pierwszy dzień wiosny dzieci z Brzeziej Łąki zamiast na Wagary przyszły tutaj na oficjalne otwarcie rozdołu, czyli miejsce, które dzisiaj służy do rekreacji, a dawniej było zachwaszczone i zaśmiecone. Nazwa Rozdół wzięła się stąd, że kiedyś było tu wyrobisko piasku. Później dół zasypano i stał się zachwaszczonym miejscem, gdzie wyrzucano śmieci. Z inicjatywy mieszkańców to miejsce przekształcono w nietypowy plac zabaw, a właściwie w nieplac zabaw. Nieplac zabaw to takie miejsce, które ma zaprzeczać zwykłym certyfikowanym placom zabaw, czyli placom, które mają równą nawierzchnię, mają rurki, plastikowe elementy. To ma być naturalnie i z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. W pierwszy dzień wiosny oficjalnie otwarto Rozdół w Brzeziej Łące. To jedziemy. 3, 4. Jest tu miejsce na grilla, tor rowerowy typu cross country i altanka rekreacyjna, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się bez względu na pogodę. To miejsce powstało dzięki pomysłowi i determinacji mieszkańców, którzy najpierw sami sprzątali teren wokół, a później szukali pomysłu na jego zagospodarowanie. Drobnymi krokami, z urzędnikami, z radną, z mieszkańcami po prostu dążyliśmy do tego, żeby tutaj to miejsce powstało. Zebranie wiejskie zadecydowało, żeby wyodrębnić w Funduszu Sołeckim środki na to, żeby powstała koncepcja tego miejsca. I z projektantami z Krakowa właśnie, którzy stworzyli tą koncepcję, złożyliśmy ją do gminy. To miejsce mieszkańcy pamiętają jako wstydliwą część gminy, a dziś jest tu zarówno część rekreacyjna dla dzieci i młodzieży, jak i dla starszych mieszkańców. Teren rozdołu znajduje się na pograniczu dwóch miejscowości, Brzeziej Łąki i Pietrzykowic. Młodzież będzie miała gdzie funkcjonować. Szczerze powiedziawszy, rozmawiałem z mieszkańcami dwóch sąsiednich miejscowości, czyli Pietrzykowice i Brzeziej Łąka. To nawet dorośli przyjdą i pospacerują, spędzą miło czas i o to nam chodziło wszystkim. Jeszcze raz chcę powtórzyć, dobra współpraca między ludźmi to jest najważniejsza rzecz i to jest pokazanie, że z czegoś, co nie było możliwe, zrobiliśmy coś fajnego. Pieniądze na realizację rozdołu w Brzeziej Łące w większości pochodzą z budżetu gminy Długołęka oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Monika Suder, Echo 24.